Siemano, ja jestem Radek, a dziś będziemy się bawili w farbowanie brody. Do farbowania będziemy potrzebowali trzech rzeczy. Pierwsza jest to farba do brody. Ja mam tutaj taką zwykłą z Rossmana, farbę będzie trochę więcej później. Druga rzecz jest to krem. W moim przypadku jest to taki zwykły Nivea. To może być coś mega basicowego. Zaraz zobaczysz, dlaczego go potrzebujemy. Bez trzeciej rzeczy w sumie sobie każdy z nas poradzi, ale jest mega przydatna. Mowa o takim małym pędzelku, który bardzo ułatwia dokładne nakładanie farby na brodę. Małe wprowadzenie. Moja broda jest taka trochę zarośnięta, od paru dni nic nie robiłem, czyli jest taka, wiesz, powód do ogarnięcia. Czyli oprócz tego, że muszę zafarbować brodę, to też muszę usunąć kilka zbędnych włosków, a także przyciąć trymerem swój zarost na długości. Pojawia się pytanie, czy najpierw powinienem zafarbować brodę, czy najpierw powinienem przyciąć to wszystko, a później dopiero zafarbować brodę. I w sumie to testowałem obie opcje, do czego też w sumie ciebie zachęcam, żebyś przetestował, co u ciebie się lepiej sprawdzi. W moim przypadku zauważyłem, że lepiej jest, kiedy ogarnę swoją brodę, przytnę ją na długości, a dopiero później zafarbuję. Bo tak sobie, wiesz, też rozkminiłem, że po co farbować te włosy, skoro zaraz będę je ścinał, więc to nie ma w sumie żadnego sensu. Czyli wychodzi na to, że pierwszy etap jest to ogarnięcie swojej brody. Zaraz do was wracam. Trochę siara, bo się zaciąłem podczas golenia. No ale co zrobić? Broda jest już ogarnięta. Broda jest już ogarnięta i możemy przystąpić do nakładania farby. Farba, której używam, jest z firmy Joanna. Znajdziesz ją na 100% w Rossmanie. Ona jest taka 3 w jednym. Jest do brody, do wąsów, a także do włosów. Tutaj podrzucę ci też, co jest napisane na temat tej farby od tyłu, żebyś sobie mógł poczytać, czy to jest coś dla ciebie interesującego. Opakowanie tej farby ma w środku 3 rzeczy. Jest to utleniacz, kolor, który będziemy mieszać z utleniaczem, ulotkę i ogólnie ulotka to jest mega ważna sprawa, ponieważ jeżeli korzystasz z jakiegoś produktu, zwłaszcza takiego jak farba do brody, to przeczytaj konkretnie, jak długo powinieneś go trzymać na swojej brodzie. I rękawiczki, które naprawdę mega ułatwiają robotę. Okej, dobra, więc pierwszy krok polega na tym, że nasz kolor mieszamy z utleniaczem. Ogólnie coś, o czym muszę powiedzieć, to że całość tej farby, jeżeli chodzi o utrzymywanie się na brodzie, raczej szału nie ma i ogólnie to nie jest coś takiego, że moja broda będzie mega, mega ciemna. Ogólnie wiesz, dla mnie w farbowaniu brody w miarę nie chodzi o to, że jeżeli masz tam brodę, załóżmy 7 na 10, to nagle będziesz miał 9 na 10, coś takiego, wiesz, ogromna zmiana, nie masz włosów, masz. Ja bardziej chcę tak, wiesz, tak minimalnie zboostować, nie? Nie tak, wiesz, odwrócić o 180 stopni, tylko taki jakiś bardziej minimalny progres. Ale wiesz, to wszystko zależy od ciebie, bo też możesz sobie chcieć jakoś hardkorowo zafarbować, nie? Wiesz, to wszystko zależy od ciebie. Zwłaszcza jeżeli masz jakieś jaśniejsze włosy, chcesz na ciemno, no to wtedy wiadomo, szukaj produktu, który jak najbardziej zabarwi. Ale jeżeli chodzi konkretnie o tę farbę do brody, to ona mi tak średnio siada, a nagrywam poradnik na niej ze względu na to, że jest bardzo dostępna, jest jednocześnie bardzo tania. I korzystając z tej Joanny, to idealnie by było co tydzień powtarzać ten cały proces. Ale wiesz, to wszystko zależy od ciebie, zobacz jak u ciebie siądzie, bo może się okazać, że to nie będzie konieczne, ponieważ masz załóżmy jasne włosy i efekt się utrzymuje dłużej niż u mnie. Kiedy cały kolor już przerzuciliśmy tutaj do tego utleniacza, to trzeba go teraz zamknąć i dokładnie nim powstrząsać. No i przykładowo śmieszna sprawa, że po tym panu tutaj na tym zdjęciu widać, że farbował brodę i nie jesteśmy w stanie uzyskać czegoś takiego z tym produktem. To jest bardzo, bardzo udawane. To nie będzie wyglądało aż tak bardzo jak na tym. Jeżeli chodzi o lepsze farby, gdzie dorwać, to w Rossmanie, w drogerii na pewno nic ciekawszego nie znajdziesz, a jeżeli znajdziesz, to to będzie na takim samym poziomie jak to. Także ewentualnie farbowanie u barbera może być lepszą opcją. Ewentualnie jakieś tam zamawiane internetowo droższe farby też mogą lepiej się sprawdzić. Moim zdaniem od produktu, który kosztuje 10 zł, nie możemy za dużo wymagać niestety. Ciekawostka jest taka, że jak raz byłem w Rossmanie, to kupiłem sobie przypadkiem farbę do włosów, bo myślałem, że to jest farba do brody. I to jest dokładnie ta, którą ci tutaj pokazuję, zaznaczam. Użyłem jej i efekt był o wiele lepszy niż tego, czego teraz używam, ale to nie jest farba do brody, więc nie używam tego w tym poradniku. Ale jak coś możesz spróbować, bo mi to dało dokładnie ten efekt, który widzisz tutaj na tym filmiku. Czyli broda tam była zdecydowanie ciemniejsza i można powiedzieć, że faktycznie widać, że farbowałem brodę, a jak tutaj zaraz zobaczysz za chwilę, to efekt z tej Joanny, którą aktualnie używam, nie będzie aż taki, jak w przypadku tej farby, którą kupiłem sobie, bo jest do włosów. Coś, co jest mega ważne, ale to jest naprawdę ważne, bo raz tego nie użyłem i było bardzo problematyczne, to żebyśmy mieli krem. Tak jak ja wam mówiłem, miałem tutaj taki Nivea, taki klasyk, trochę old school. Naszym zadaniem jest zabezpieczenie skóry przed tym, żeby przypadkiem tutaj farba nie trafiła. Czyli tutaj jak idzie twoja linia brody, to powinieneś tutaj nałożyć krem, ponieważ to będzie taka granica, na którą wiesz, już ta farba nie będzie dochodziła. Mega głupio to wygląda, stary, naprawdę, też tego nie lubię robić. No ale co zrobisz? Dzięki temu po prostu nie będziesz później miał czyszczenia skóry.
Tak samo jak od góry, tak samo nakładamy też od dołu. I teraz moja broda, i teraz moja skóra jest zabezpieczona przed tym, żeby przypadkiem farba tutaj nie trafiła. Teraz opcje mamy dwie. Możesz sobie ten swój szampon, który stworzyliśmy, przelać do jakiejś miseczki or whatever i później nabierać sobie pędzelkiem na brodę. Albo możesz założyć rękawiczki, przeleć na rękawiczkę. Ja właśnie tak będę robił. Tutaj w tej farbie trzeba odciąć się taki dziubek okrągły, po prostu wiesz, odrywamy to. I teraz naszym zadaniem jest po prostu przerzucenie tego na rękawiczkę. Okej, tutaj mamy farbę do brody. Jeżeli nie masz tego pędzelka, to teraz twoim zadaniem będzie to nałożyć ręcznie. Dlatego ten pędzelek jest mega przydatny. Co jest ważne i w sumie całkiem logiczne, to że teraz jest pierwsze miejsce, w które nałożę farbę. I w tym miejscu ta farba będzie najdłużej. Dlatego nałóż ją sobie w miejsce, w którym najbardziej chcesz, żeby zadziałała. Czyli w moim przypadku są to okolice wąsów. Coś, o czym w sumie wcześniej nie wspomniałem, to ważna sprawa jest taka, że można się tym pobrudzić. Dlatego nie zakładaj, wiesz, jakichś tam najporządniejszych ubrań, bo może się okazać, że kapnie farba i później jest to naprawdę trudno zmyć. Sporym plusem tego produktu jest jego wydajność, ponieważ naprawdę można go bardzo dużo dać i chyba nigdy nie zużyłem go całego. Teraz pozostaje temat tego, jak długo trzymać to na swojej brodzie. Powiem wam szczerze, że najlepiej jest to potestować. Ogólnie temu produktowi najlepiej jest dać ze 2-3 szanse, ponieważ ja testowałem to na 5 minut, na trzymaniu przez 5 minut, 10-15 minut i tak właściwie nie masz tak dużej różnicy, co jest dziwne. Ogólnie coś, co jeszcze raz powiem, to to, że ten produkt, ta farba nie robi, wiesz, jakoś super mega hiper roboty, nie? Niestety, jeszcze raz jak coś polecam bardziej tę taką, co tutaj widzisz, niż te, co ja mam aktualnie. Ja dzisiaj tę konkretną będę trzymał 15 minut, żeby wam pokazać, co się stanie, jeżeli tę konkretną, kolor chyba Dark Brown 02, będziesz trzymał przez 15 minut na swojej brodzie. I cyk, 15 minut później, tak się prezentuje broda, czyli jest trochę ciemniej. W sumie to powiem tak, że efekt jest w miarę okej, w sensie jeżeli masz jakieś jasne włosy, to na pewno ci siądzie, nie? Na pewno zauważysz sporą różnicę. Ale tak jak jest w moim przypadku, kiedy moje włosy są i tak czy tak dosyć ciemne, to niestety, ale ten progres nie jest moim zdaniem aż tak zauważalny. Mam mega prośbę, jeżeli znasz jakąś farbę, która też jest dobra, która jednocześnie nie jest jakoś mega droga, to możesz dać znać w komentarzu. Ja z miłą chęcią przetestuję, bo w sumie cały czas szukam czegoś lepszego. Jak długo się ten efekt utrzyma? Tak mniej więcej tydzień. No i co, w sumie to zadyszkę można trochę się pobawić z brodą, jeżeli nigdy nie farbowałeś, no to polecam sprawdzić, bo jest to naprawdę proste. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące brody, to zapraszam Cię na swojego Discorda, na którym jest kanał Broda i tam możesz zadać pytanie. To nie tylko ja, ale też inne osoby Ci odpowiemy, dzięki czemu będziesz wiedział jeszcze więcej i dokładniejszą odpowiedź dostaniesz. Mega sprawa. Tymczasem to tyle. Jak coś, przypominam, że subskrypcja tego kanału sprawia, że codziennie pojawiają się włosy na Twojej twarzy, dzięki czemu będziesz miał zaraz mega bujną brodę. To naprawdę tak działa. Widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Na razie. Cześć.